strony Michał, kanał Robię Strony i dziś lecimy w szarym kokpicie z Gustawem. Cześć Gustaw. Cześć, cześć. W dniu dzisiejszym lot Bremen do Brandenburg. Tak więc przedstawiam Wam briefing na dzisiejszy lot i nie ma co zwlekać, tylko zaczynamy. Shared Cockpit Checklist. Shared Cockpit Checklist. Shared Cockpit Connection. Green. I'm Master. I'm Slave. Mass and Balance. Set. Set 1000 on both sides. Check. A, już miałem, okay, już tak, tak, okej. Tak, I'm ready for the checklist. Znaczy, możesz ewentualnie jeszcze już wołać tego zgodę na lot. Aha, no dobrze. A jak ja skończę, to zaraz zrobimy checklist. Bo było to. Sto dwadzieścia, ale nie, wiesz co, odsłucham jeszcze raz ATS-u, bo chyba jest approach. 124 800. Dobrze? No jest to. ATS-u. Tak, 120. Information, Lima, out. Bremen, information, Lima, met report time, 1820, expect, ILS approach, way 27, runways in use, 27, transition level, 60, attention, departure frequency for all departing aircraft is, Bremen radar, on frequency, 1.23.920, wind 2.40 degrees, 2 knots, visibility 4,500 meters, 2,000 meters, west, patches of fog, mist, clouds, few, 900 feet, scattered, 1,400 feet, temperature, 1.1, dew point, 1.0, QMH, 1.030, trend, temporary, visibility, 2,000 meters. To możesz sobie ten radar ustawić w stand-by'u później. Tak, tylko że widzisz, na Wi-Pilocie jest LDW Approach 24800, w ATIS-ie jest jeszcze Bremen Radar i mogli nie zaktualizować? Możliwe. Nie, ja myślę, że po prostu o to, tym bardziej masz Attention, tak? Podejrzewam, że chodzi o to może, że tak czy siak przechodzisz na Bremen Radar, pomijasz Approach. No dobra, to zgłaszam się, znaczy proszę o start, znaczy o zgodę. No. No. No, robimy tak jak w ATIS-ie podane, nie? I tyle. Tak. Tym bardziej, że to samo było na... chyba na SID-zie. Możliwe. Tak, Bremen Radar 124. Tylko jest inna częstotliwość, co ci chodziło. Tylko jeszcze oczywiście plan na lotu. Bremen Tower, good evening, Air Berlin 339, requesting high clearance to Berlin as filed. Berlin 339, Bremen Tower, good evening. Information Lima current, start approved. Prepare Jonathan via Gesto 5 Kilo departure, flight that would, squawk 2437. Clears to Berlin via 500 with transponder 2437, departure Gesto 5 Kilo, and information Lima and startup is approved at Berlin 339. Berlin 339, wprowadziłem u siebie procedurę odlotową. Dobrze, ja też zaraz u siebie wprowadzę.
i sprawdziłem z mapą. Tak wygląda mapa Seed dla pasa 2.7. Co ciekawe, jest tutaj opisana na radialach. My lecimy gesto 5 kilo. Przy czym tu w opisie tekstowym jest informacja, że przy GPS FMS RNAV jak ta trasa powinna wyglądać i tak ona właśnie wygląda w Dashu, tak? No i initial climb do 4000 i po starcie od razu Bremen Radar na innej częstotliwości niż tu podana, bo w ATIS jest podana częstotliwość inna, także tamtej użyjemy. Tak jest. Jestem gotów jakby co. W takim razie jeszcze tylko NavSource, Magento u mnie, u Ciebie jest ILS, ok, może tak być. Before... Nie, nie mamy zgody na... Prosiłeś tylko o zgodę na ten, tak? Znaczy, możemy zrobić Before Start Checklist. Aha, i tak, potem jasne, Start Approach Checklist. Tak, Before Start Checklist. Before Start Checklist. GPU, APU. GPU on. Recirculation fan. On. External check. Alternate kill doors, LG inhibit switch. There's an inbox tango tail. Check to holding point runway 2. Close the runway. Kill. Briefing. Startujemy z posa 2.7. Najpierw procedury. Gesto 5. Jednak alfa? Coś pomyliłem. Czekaj, mi się coś kilo w pamięci. Właśnie. Gesto 5 kilo. A to mają błąd na tej. Mają błąd na mapce. Bo mają designator gesto 5 alfa, a później w root jest napisane gesto 5 kilo. Ten pokażę wam to. Alfa, tu jest kilo. Dobra, w każdym razie startujemy. Znosić będziemy do 4000, nawiążesz kontakt z Bremen Radar po starcie. Prawdopodobnie dostaniemy kołowanie do pasa 7 drogami Charlie Foxtrot albo Hotel Foxtrot. Stoimy na stanowisku numer 10. Powiedzmy, że briefing completed. Dobrze. Escape hatch. Close. Circuit breakers. Checked on my side. And checked on my side. Batteries. On. Passenger signs. On. Emergency lights. Armed. Anti-skid. On. Fuel transfer and quantity. Transfer is off, quantity 1000 on both sides. Emergency brake. On. Power levers. Disk. Condition levers. Fuel off. Take off data. Review. And doors. Proszę zamknij. Closed. Doors closed. Tak więc pytaj o zgodę na... Mamy push. Uruchamianie. Aha, dobra, czyli... tak. Czyli po uruchomieniu wykonamy pushback, tak? Dobra. Tak. Startup proof checklist. Startup proof checklist. Doors, fueling lights. Closed and out. APU bleed. Off. Anti-collision. Red. Wing inspection lights. On. To jest. O kurczę. Coś zrobił? Nieważne. Wszystko działa. Baterii master? Nie, nie, wszystko działa. Przełączyłeś? Tak. No czekaj, musiałem poczekać coś się tam w takim razie. FMC może być niezaładowane w takim razie. Jak tyś tam, albo już odpięli tego.
się zastanawiam, jak to możliwe, że zgasło zasilanie, ale to już zdążyli odpiąć. Tak. Nie, FMC będzie załadowane. Powinno być. Bank angle. Ale tryby Flight Directora musisz jeszcze raz włączyć. Niestety. Polecę po premii. Kurde, no... Ech, nieważne. Flyplan mam. Aj. Fuel mam. Mam nadzieję, że to w przyszłości nie spowoduje jakichś niechcianych konsekwencji. Tak. Dobra, czyli jak przerwam power off condition, okej. Starting number 2. Spierzenia, Tango Hotel. Ja tak mam z tą nową myszką, kurde, że no ciężko mi tu cokolwiek trafiać. Ile to się człowiek musi przyzwyczaić do takich rzeczy. Starting number 1. For takeoff and landing, these devices must be switched off, and the cellular phones may not be used during the entire flight. We wish you a pleasant stay on board. Mówiłeś? Mówiłem, że starting number 1. A, no właśnie. A jest możliwe, że mamy jakiegoś desynka? Bo? Ty teraz kliknąłeś. Jakie masz parametry na lewym silniku? 64 NH, 210 proper PM, 401 ITT. Ale mi lewy silnik w ogóle nie działa. Dobra. Silnik numer 1. Condition levers masz ten? Ale... Mówię, że mi silnik numer 1 się nie włączył. No dobrze, dobrze, no to szukam dlaczego. A, condition reverse, masz start and feather oba. No. Dobra, to weź sobie kliknij może w lewo selektor na pierwszy silnik i start wciśnij. Coś się zawiesiło. W sensie, weź, może dam na off. W sensie, nie chce się, jest jakiś desync znowu. Dobra, poczekaj. Spróbuj kliknąć tym selectem w ogóle. Nic nie ruszę. Hello, IT? Have you tried turning it off and on again? Lewy czy prawy klawisz myszki rusza o pojedynczy condition lever? Chyba prawy. Prawy, a jednak nie. A nie. A nie, bo to ja ruszyłem, a to ty powinieneś. Dobra, poczekaj, zgaśmy oba. Dobra, i teraz ja poruszę, tak? Tylko daj na maksa. Tak. Teraz masz na start and feather? Teraz masz na start and feather, o. Teraz, No i dobra, i jeszcze raz proszę. Dobra, starting number 2. W ogóle świeci ci się na przykład na tak, tak. Overheadzie? Prawy mi startuje, prawy mi startuje. Teraz odskoczył przełącznik. Tak. Poczekaj, poczekajmy. Ok, przełączam na jedynkę i starting number 1. Dobra, włączę się. Jak
jakaś siła wyższa daje nam znaki, nie leć dzisiaj. Kurde, chyba tak. Ale my konsekwentnie. Dobra. Dobra. Condition reverse max. Condition reverse max. Move the elevator, please. Okay. And move again. Nie, dobra już. After start checklist. After start checklist. External power and APU. Off. Main bus tie. Off. Either one and two. On minimum. Battery temps checked, condition levers. Max. Stand by hydraulic pressure and PTU control. On. Hydraulic pressure and quantity. Checked. Isolation number free valve. Tested. Laps. 5 set indicated. The ice pressure checked. Rudder. Full travel. Windshield hit. Jeszcze no swivel steering. On. A, no windshield steering. Hit normal. Flight taxi. Taxi. Navcom. Set. PFD, MFD, ED. Checked. Yaw damper. On. After start checklist completed. Możesz zapytać o zgodę na wypychanie i kołowanie. Znaczy najpierw na wypychanie. Tak jest. Już. Air Berlin 339er, request pushback. Berlin 339er, do you require pushback or are you able to take the out? To on powiedział? A, bo my możemy do Golfa, tak? Od razu pokołować w lewo. A. A, prosto. Czyli co, po prostu, że jesteśmy ready do taksi? Chyba tak. Berlin 329er, so we are ready to taxi. Berlin 329er, take it to holding point on way 27 via Line 2, Golf and Foxfox. Nie ma tu, czy Line 2. A, Line 2, ok. Taxi to holding point runway 27 via Line 2, Golf and Foxtrot, Berlin 339er. Ok. Taxi lights on. Parking brake released. Brake check. Taxi checklist. Taxi checklist. Stawiłem ci radar pogodowy. Też czy nie? Teraz go sprawdzę, tylko to minę, skrzyżowanie dziwne. 4 stopnie do góry czy w dół? W dół. Dobrze. Taxi checklist completed.
No to kołowanie nie jest jeszcze zbyt skomplikowane, ale to co widziałem nas czeka na przylocie. Dobra, może uda nam się zobaczyć to na mapach. Jakoś je ogarnąć. Jakiś VFR sobie lata. Proszę, proszę. In partial frequency now is Bremen radar on 124.8. 124.8. 55. Okay, thank you. 124.8 for the departure frequency at Berlin 39. Miałem rację, że nie dodali do ATIS-u. Aha. Rozumiem. A nie, bo teraz, o kurczę, czekaj, muszę... 24... Mogę chyba przestawić się nawet na tą częstotliwość. Czy ogólnie zawsze powinieneś zostać na wieży? Okej. Dopiero po starcie, bo ci zawsze może dać rejected take-off czy cokolwiek. Line-up checklist. Line-up checklist. Notification done, control lock. Collision. White transponder. On out, light lights. Lineup checklist is completed. Ready for takeoff? I'm ready for takeoff. Check power. Power checked. Eighty knots. Check. V1 rotate. Positive rate. Gear up. Światła pamiętaj wyłączyć też niby taxi i wing inspection. Tak, tak, tak. Nav? Nav set. A, nie mamy ustawionej wysokości akceleracji. Acceleration altitude V-frame. Flaps 0, climb power. Flaps 0 and climb power. W takim razie zgłaszam się do kontroli. Znosimy do 4000. Bremen Radar, good evening, Air Berlin 339 at 2500 feet, climbing to 4000 feet with you. Air Berlin 339, Bremen Radar identified, climb flight level 100. 115? Nie wiem. Please, tell again. Flight level. Airbnb 339. Identified. Climb flight level 100. 100. Climb flight level 100. Airbnb 339. 100 set. Checked. EIS 190. EIS 190 is set. Walczę z lotem na ręce. Ładnie, ładnie. And Airlink 339, pulse direct Boeing and off. Bravo, Kilo Delta. Autopilot on? Bravo, Kilo Delta. Air Berlin 339, proceed direct to Bravo Kilo Delta.
direct to Bravo Kilo Delta Set. Thank you. Tak. Była transition. Transition altitude altimeter 1-0. No, czemu się nie klika? 1-0-1-3-9-er, to było do nas? Chyba tak. Berlin 39er, contact Bremen on 1-2-3-9-er-2-5, thank you. Dobrze, zgłoszę się. Bremen Radar, good evening, Air Berlin 339er, with you at flight level 100. Now, Air Berlin 339, Bremen Radar, good evening, identify climb flight level 230. Climb flight level 230, Air Berlin 339er. Level 230 set. Tak. Czy mam zrobić after take off checklist i od razu? A nie było jeszcze? Wszystko. Nie było. No, after take off checklist. After take off checklist. After take off checklist completed. Flight level 100 check. Pitch hold 5% set. And stopni, engine intake. Nie percent, tylko stopnie. Jakie stopnie po angielsku? Degrees. A? Degrees. Tak, degrees. Poza moim niestabilnym lotem na tym ręką po no, całym sidzie to jakoś poszło. Tak. Tylko dziwne, miałem wrażenie, że after tylko checklist, ale może nie wywołałem. No. A bo tam się zgłaszałeś, to może nie dlatego. Ale wiesz, to after tylko checklist to też tak naprawdę może być przy transition altitude. Nie musi być zaraz postarcie. Jeśli się dobrze robi flowy, to nie jest w ogóle, no to jest tylko sprawdzenie. No właśnie, właśnie, więc są ważniejsze sprawy, nie? No. Więc ładnie się nam to wszystko rozłożyło. Warto chyba już mapy sobie włączyć. Jak w ogóle jest daleko? Około 170 mil. Aha, było. Widzę. Tak więc żegnamy się z Bremen i załączamy mapy Brandenburg. Czyli prawdopodobnie będziemy lądować na pasie 25 prawym. Daje. Tak, tak, raczej tak. ATS-u jeszcze nie ma stamtąd? Nie. Już sprawdzam. Jeszcze nie ma. Spójrz sobie drogi kołowania. Może później. Nie, myślę, że w K3 się uda, a jak nie to K2. Chyba, że... Nie do nas. Nie wiem w zasadzie, gdzie my będziemy, gdzie my byliśmy stanąć, nie? Masz jakieś pomysły? Chyba, że my w lewo po lądowaniu, tam na ten główny terminal, tak? Wtedy w sumie jakieś co?
L4. Lima 4. One albo Lima 3, tak. No. No to tak zrobimy, żeby w Lima 4 się zmieścić. Myślę, że bezproblemowo. To policz sobie drogi kołowania w takim razie. Tak, kilo 3 jest dosyć charakterystyczne po prawej stronie, więc... Tak, tak. Czyli bardziej się kierować w terminal E albo terminal D w takim razie. Good evening, KLM 151356, with you level 30. Masz ten all in AIO, tak? KLM 1356, nie otwieram tego all in, bo mi jest łatwiej otworzyć kilka i się przełączać między tymi plikami. No apron widzę, B, tak, aha. Tak. O. No, coś tam nam dadzą. Też jest taka rzecz, że przydałoby się mieć zawsze jakąś informację, gdzie dane linie stają, nie? Tak zazwyczajowo. No, ale nie ma. Dane typy. Typy to jeszcze czasami wypisują gdzieś to na mapach, z tego co widziałem. Bardziej w kontekście rozmiarów, wymiarów, nie? Aha. W ogóle jakie to musi być wielkie lotnisko, ja pierdzielę. Ale Tegel jest chyba... Nie wiem, jak to się ma do Tegel, gdzie więcej lotów jest. Choćby lądujemy na tej zamkniętej, na tym zamkniętym pasie. Jest nawet ten... Uwaga, do not mistake. Te. I tu też są jakieś transitiony z tego co widziałem. To jest tak, Star 2.5. Tu mam ILS do pasa 2.5. W ogóle może dam to na monitor, tylko tak, żeby jeszcze móc monitorować ten lot. I my będziemy od Vibis przylatywać. No i na transition nie ma żadnego wybis. Niestety. Jest od Lanum i od... IAF, coś takiego. I od IBAMY. Czekaj, Star Runway 2.5 prawy. Vibis, no jest tutaj. I terda to jest IAF. Jest punkt terda, ok. A teraz co tu jest na tych transitionach? Wytrymuje nas. Ok. Good morning, Spermator. This is 11154 with you, direct to Charlie from Mike and Delima at flight level 370 for Berlin Schofield. To Matt Davis jest. Co leci tutaj, czy co? Tak, poznałem po głosie. Znaczy tak, na 99% jest to jeszcze tam. Zresztą łatwo to sprawdzić nawet z Spy, ale... Tak. Jak ty po głosie nawet z nim kogoś rozpoznajesz, to gratuluję słuchu. Nie pamiętam tylko jego callsignu. Ale skoro wleciał dopiero. Znowu będzie odcinek z dźwiękiem całkowicie nagranym, bo w programie nie uruchomiłem nagrywania dźwięku. Okej. Ale spoko, wybrniemy z tego. Kolejna rzecz do zapisania w czekliście. Send flight level 80 at Alava. Roma 3517, Charlie. Wydaje mi się, że on, nie wiem, no gdybym znał call sign, to by sprawdził. Zdawało ci się. Zresztą, who cares? Cares, dokładnie. Ty się tu skup na tej mapie. Nie no, myślę, że lecimy Vibis.
tyle, no podus. O, podus. To się tak ten, duplują te punkty? U nas też jest podus chyba, nie? Możliwe? Nie, nie mamy. Na pewno nie mamy. Nie ma żadnego podus. Halo 1356, contact Langenreiter 137, decimal 62, bye bye. 137, decimal 62, thank you very much and have a great evening, KLM 1356, bye bye. Kurczę, no nie mogę nas wytrymować. Dlaczego? Zostaw to. O. Może tutaj spróbuję? Ten... widzę, że nad Terdą fly level 100 lub niżej. Tylko czy my mamy wpisanego? Jest? A nie mamy wpisanego jeszcze stara nawet. Dobra, nieważne. O. Nie mamy wpisanego, bo... No nie ma tego ATIS-u. No tak, tak. Ani też jeszcze nie pytaliśmy o nic. No ale spoko, no spokojnie. Byleby tylko przygotowanym być. No. Piszę go sobie do ArcDu na częstotliwość aktywną, w takim razie na VHF2. Żeby... A ja sobie ARS-a ustawię 109,9. To chyba to samo. Nie, różni się trochę. Ustawiam na dwóch, żeby znowu skorzystać z... przeziernego. A co, ja nie mogę ustawiać u ciebie częstotliwości? Jest na both? Czekaj. Być może ty zmieniałeś jednocześnie coś. No zmieniałem, ale co innego. No dobrze, ale jest już ustawione. Kurs 2,4,6. Ciebie też ustawię, co? Kurs ILS-a. A ustawię decision altitude na decision height na 100. Missed approach on runway track, climb to max 3000. Na czwartym DME. Continue climb to 4000. DME od czego? Od pewnie DME Bremen, tak? West znaczy od DME... SDD. A, SDD. Czyli 114,4. Ustawię go sobie w standby. Zastanawiam się, co znaczy skrót LT. To jest climb to 4000 and LT to KLF Divor. Nie wiem. Coś na grupie zapytać. Może odepnę pasażerów. Możesz. No to w zasadzie zobaczymy, co nam dadzą. Tak. Sądzę, że nie będziemy mieć tego transition. Hey, Daniel, Nikolas, Tango, Hotel, Contact, Bremen, Rainer, Mund, Friedes, Mil, Tutu, Ciao. Dzień dobry, Klinga Hotel, kontakt Bremen, Radar 123, Desmil 22, ciao. Bremen, Radar 123, Desmil 22, Hotel, Klinga Hotel, danke, ciao. November 1, November 3517, Charlie, kontakt Copenhagen 121, Desmil 37, ciao. Copenhagen 121, 1, 2, 1, 3, 7.
Junction Service, 351, Chip Charlie. Airline 339, contact Raymond Radar 123, decimal 22, 123, decimal 22. A to ten Baron cały czas z nami startował w zasadzie, tylko jako VFR pewnie. Contact to Raymond Radar 123, decimal 220, Airline 339, LG. Thank you. Tak, to jest ten gość chyba. Ty, to było do nas wcześniej? Okej, nie wiem. Kurczę, nie chce mi się przełączyć radio. Możesz ty przełączyć na 120 czy 220. Ale jest takie. A u mnie jest inaczej. Wtedy znowu jest desęg. Wyłączę. O, teraz jestem. Dobra. Rayman Radar, Air Berlin 329 with you. Airline 23, correction 339, hello, Bremen, identified. Pierre V4, Victor Arrival, proceed to direct Terba, Tango, Echo, Romeo, Delta, Alpha. Terba, tak? Mhm. Jaki tam był przylot? VBS 3, Victor. Clear to VBS 3, Victor, arrival, and direct to Terba, Airbury 229. A może 4, Victor? W tym nie, w ogóle mam... W Iraku mam 4, Victor, ale poradzimy sobie, bo i tak mamy direct. Qatari 2712, hello, Bremen identified. Continue climb to flight level 240, proceed direct D0, then. 16. Sorry, Delta, Echo, November, Oscar. Direct, Terdo. Robię jak rozpływa. Dobra, się tam wszystko, ja sobie prowadzę manualnie. Może ustaw wina, co? A czekaj, mi się jakieś jaja mi tu dzieją. Czy jaja, w sensie chcę sprawdzić trasę, ale mi to nie idzie totalnie. Albo mi się włączyło. Okej. Okay. Terda. No shuttle 6 Bravo Sierra, descent flight level 140. A jeśli chodzi o Winaf, no to do Terdy fly level 100 ustawimy. Osiem minut 53 mile. Sobie sprawdzę tego stara, który on mi nam tu wpisał, bo zastanawiające jest to, że jest 4 Victor. A na mapach 3 Victor. No z punktami się zgadza, to samo, tylko inna nazwa. To co, może krusz checklist? A robiłem w sumie sam z siebie, tak? A, okej. Okay.
Atikas ustawiłeś na normal? Tak. Również? Dobra. To ja tylko jeszcze muszę do sobie sprawdzić elewację do lądowania. 154. To coś, tak. Długość pasa. To też. 124 ustawimy. Teraz tak, długość pasa. Skąd ja ci to wezmę? Stąd. 25R, 3000 metrów w stopach. Będzie 9, 8, 4, 2. Elewacja 155. I 3 stopnie glajs. OK. Jakaś niższa masa wychodzi do lądowania niż obliczyłeś. Możliwe. Ale i tak jest OK. A ty kalkulowałeś dla 26 czy 7 ton? Jak tam było te prędkości do landing? No jeśli jest 26 z kawałkiem, to zakrąglamy w dół. W dół? No tak, czemu? Could you say the four times? Ja bym zakrąglał w górę, zawsze to bezpieczniej, nie? No dobra. Ale jak zakrągłeś w dół, to dobrze w tym przypadku, że nie trzeba szukać, tylko wyjdzie OK. Dobra, to biorę prędkości. Vigoran 111. VA prosto 120. W zasadzie te masy w daszu są tak często podobne, że to z pamięci można wpisywać. Tak. Kasawari 2712, contact Blaven Radar 123.902, bye-bye. Mów, kiedy mówić. Ciśnienie 10,29 na przylocie. Stawiam na easy. A jakie jest? 10,29. Marshall 6 Bravo Sierra, contact the lead arrival 119.625, heavy landings. Ok, zróbmy sobie jakiś mały briefing. Wykonujemy bezpośrednio do Terda, który jest initial approach fixem dla ILS-2.5 prawy. Na obu radiach będziemy używać częstotliwości ILS-a 109. Kropka 9. Poczekaj. Defense flight level 140, Evelyn 39er. 140, Alcer, vertical speed. Vertical speed 1800. Checked. Chyba może dokończyć. Częstotliwość 109,9 na obu radiach. Kurs ILS-a 246. Przy podejściu również
oba na source muszą być IRS-1, IRS-2. Co nie, żeby się nie ustawię na mój. Przypadkiem. Dobrze, dobrze. Decision high 100 metrów i go around 111 i approach 122. Ciśnienie 10,29 będzie. Spodziewamy się wektorowania de facto. Myślę. I wysokość platformowa do przechwytywania glajslow widzę jest 3000 stóp. W przypadku odejścia na drugi krąg wznosimy do 3000. Po osiągnięciu punktu skręcamy w lewo i wznosimy do 4000. Airline 339, I'll contact the lean arrival 119 at the small 62, bye bye. 119 at the small 62, thank you, Airline 339. This is Arden, Airline Radar, Huawei 154, if you descend to 5 level 2. Delta Tango Hotel, direct Narvat, reach Narvat level 80. Proceed direct to Narvat, reach Narvat at flight level 80, let's end it off to Hotel. Berlin approach, good evening, Air Berlin 339 at flight level 180, descending to flight level 140, India. Evening 339, arrival in good evening. We have information, Romeo 25 right, descent flight level 100. Information Romeo and descent flight level 100, runway is 25 right, Berlin 339. On nam mówił clear to approach? Nie, nie, nie dawał nam. Nie, nie. Flight level 100 set also. W ogóle chyba jeszcze też możesz zgłaszać w ten sposób, że descending fly level 140, crossing 180. W ten sposób okay. Zazwyczaj podają tą wysokość, na której jesteś, nie? No tak, bo to jest zmienna, masz rację. Nie klikniesz sobie format, czy mamy desynka? Kliknę. Problem w tym, że powiedz mi, Michale, czy na Vipilocie ci się wyświetlił ATIS do EDDB? EDDB Ground? Nie, ATIS-ów żadnych nie mam. No i właśnie to jest problem, bo on mi mówi Information Romeo, a ja nie mam skąd tego wziąć. No to pisz mu na czacie, no odezwij się. Napisać do niego? Napisz. Z kim my gadamy? 119-620? Tak. 119-620. MSG ED... A dlaczego to jest... Aha, EDBB? Tak. Może jesteśmy za daleko, ile nam nie zostało. No nie, no powinniśmy odbierać, nie?
napisałem. Dobrze. Transition level to jest ile? 7.0, tak? Tutaj? No. A nie, chyba 5000. 5.0. Nie. A masz to na mapce gdzieś? Nie. Chyba ja wcześniej nie mogłem nigdzie nic znaleźć, nawet Transition Altitude. Ogólnie w Niemczech tak widziałem, że 5000 wszędzie, ale być może nie tu, ale... Ale Altitude to jest też level? Nie, przecież mówiłeś mi, że nie. No tak, tylko że na mapach nie podają Transition level. Zazwyczaj. Mi się wydaje, że znaczy tak, powiem no tak. No VIP by trzeba się poszukać. W ATC-ie tamtego lotniska. Wiesz co, posłucham sobie Tegel ATC, tam będzie. Speedbird 3-3. Transition altitude, transition level w Niemczech jest na stałe na 5000 stóp. Okej. Chyba, czekaj, dobrze czytam? Nie, sorry. Transition level jest 7.0. No właśnie. To są gwiazdki. If the QNH is lower, to może być 7.0 lub 6.0, w zależności od ciśnienia. Czyli teraz ciśnienie jest większe niż 10.14, więc prawdopodobnie fly level 6.0. A, czy flight level 100, check. Okej. Landing lights. To ja chyba robię. A mogę zrobić, ja. Pressurization checked, ice protection not required. Co, nic mi nie napisał? Nie. No shuttle 6 miles here, accelerate your descent. You have about 8 miles to the IRS. Roger, respite, no shuttle 6 miles here. No shuttle trochę przyspieszyć. No dawaj, dawaj. Airwing 339, descent altitude 4000 feet, QNH 1029, and come right, heading 140. Airwing 339, turn right, heading 140, descent altitude 4000 feet, with QNH 1029, Airwing 339. I przyjmujemy te 7000 czy 6000? 6. Okej. A i lądować możemy za Reduced NP Landing. Dobrze. Unit approach runway 154, wish you descend to flight level 140 on the red 4 Victor arrival to runway 25, that's confirmed. Well, 154 arrival, very good evening, information, Romeo is correct, proceed direct to Terra in descent level 100. Information Romeo, Terra to Lima, Lima India, Lima Kilo India, and descent to level 100, well, 154, thank you sir. North 36 Bravo Sierra, contact tower 120.02, happy landing tower.
Tower Zero, Delta Zero, to Lucky Choose. Delta Zero, Zero. KLM 82 Alpha, contact Bowman 123.22, ciao. One, two, three, decimal, two, two, zero. Transition. I can show for the ICA and... altimeter 1029. 1029er, set and cross check. Approach checklist. Approach checklist. Czy mam kliknąć time? Możesz. Approach checklist completed. Wiesz nie, no a czemu klikasz time? No co? To jeszcze raz? A czemu klikałeś chime? Nie ma takiego elementu tutaj zapomnienia. Aha, to jest cabin secure. No to chodzi o to, że dostajesz komunikat z kabiny, nie? Że jest secure. Tak. Dobra. Ustaw sobie nav source na ILS 2. Ale jeszcze nie mamy clear. Proszę, ustaw sobie nav source na ILS 2. Dobrze, dobrze. Ok, 4000. Alstar. Tak. Evelyn 339er, turn right, heading 220 down to 3000 feet. You are clear at ILS 25 right. Turn left, heading 220, right, heading 220, descend 3000 feet and clear for ILS, Evelyn 339er. Heading 220, vertical speed 1000 set. Altitude 3000, Alcel. Select. And approach selected. Select. Delta Tango Hotel, turn right, heading 110, descent altitude 4000 feet, pitch 1029. Przyspieszę do 180. Przygotuj sobie częstotliwość, w razie co? Alstar, fita. Na wieżę. Turn right, heading 110, descent altitude 4000 feet on QNH 1029, closing your option. Wieża już sobie poszła, także nie ma problemu. O, no to on będzie w takim razie. Tak, także jest dobrze. Co tak późno jest, kurde? Nie, chyba. Nie no, miała iść o 21. A, rozumiem. Mamy trochę chyba zły kąt do przechwycenia ILS-a. No
dłużej to potrwa, ale... Wiatr nas jeszcze nanosi. No, ale... Niby tak, ale... zobacz, gdzie ile mamy do finala, no zobacz, że jeszcze... Dopiero jesteśmy w Lilki, a final jest jeszcze przed nami. No tak. Także na spokojnie. Glide soap alive. Widzę. No, ale... easy. Localizer Alive też. Localizer Alive. Checked. No. I on już jest w trybie Star. Działa i szybko. No, Localizer Star. Go around heading 246. Set. Checked. Flaps 5. Flaps 5. Gear down. Indicated. Gear down. Reduced NP landing. Gordon on Berlin, Berlin 2X3, I'm heading with you, all forward. To X3, Lima, very good evening, information, Alpha, Cabinet, expected 26 right. Glide stop start, oczywiście. 26 right, again. Around altitude 3000 set. Checked. 2500. Landing checklist. Landing checklist. Ice protection is not required. Landing gear. Down free green. Flaps. Flaps. 15 set indicated. Condition levers. Max. Leader 1 and 2 is minimum and FA notification done. That's no, landing check is completed. Evening 339 winds 300 at 5 from the 25 right left. Cleveland, Evening 339. Small 154 turn left heading to 100. Left heading 100 while 154. Już widzę, jaka ta scena jest poznana. Ona jest śmiesznie ponakładana i tak pomieszana. No ale... Oczywiście znowu lecimy na stary reaktor. Okej, czwartą milę minęliśmy. Tak, w końcu działa radio Dalmierz. Wtedy też by działał, jakbyśmy dobrze go ustawili. One thousand. Continue. A ja mówię stabilize, to tak w ten sposób. Evelyn 2X3, Delta, descent flight level 70, right turn, left heading 360. 154, descent altitude 3000 feet, turn right heading 220, and you're clear on IMS 25 right. Też to musimy dopracować, bo tylko jest taki na tylko stabilność, bo mówisz, tak? A ja tak. Delta Tango Hotel, descent altitude 3000 feet, come right heading 170. What's 100? Continue. Descent altitude 3000 feet, turn right heading 170, Delta Tango Hotel. Minimums. Minimums. Minimums.
Morning, 339 Alpha, roll out, vacate right, taxi to any position of your choice, and have a good evening. Thanks for flying with us. Ciao. After landing, exit right and taxi to any position, Berlin 339, and thank you. After landing, co? After landing, vacate. Heading 2X-ray Lima, medium heading 360, not 060, 360. Check. Prawo, tak? Pojechałeś? W lewo. Prawo. Prawo. I dowolne stanowisko. To kołowanie nas zawsze rozbraja. Taki lot ma, okej. Okay. I możesz kołować do stand of your choice. Mhm. Bo Grant też się zwinął. Delta Tango Hotel Tom right heading 230 clear RS 26. Możesz zrobić to z swojego flow. Tak, tak. Ej, kto tu kołuje przed nami? Ktoś tam jest. Ale w którym kierunku on kołuje? Najwyżej się zdarzymy. Dobra. Jego owem widzę, to już dobrze. No znajdź mi coś tam, którędy mam kołować. A, dobrze, a na jakiej drodze jesteśmy? Kilo. Czekaj, Golf. Tak, jedź prosto. Potem... prosto. I później prosto. A później w kilo 3 i tam będzie jakiś stand typu 19 na przykład. Aha, dobra, widzę. After landing checklist completed. Tango Hotel, wind, variable 2 knots, runway 26 right, good luck. To jest jakiś zakaz wjazdu. Ale to już powinniśmy być zaraz przy 19, tak? No, a po dwójce, tak. Ale tu w lewo skręcić gdzieś zaraz? Shamrock arrival, good evening sir, Shamrock, train 2-1 with you, just flight level 140. A, bo my jesteśmy już przy płycie, możesz tutaj gdzieś skierować. Good evening, fly heading 160, descent level 70. Roger, fly heading 160, I'm down to flight level 60, Shamrock 321. Tam gdzie są te zielone lampki. Follow 154, turn right by 20 degrees to intercept and descend at altitude 2500. Boli mnie to, że nie masz tabliczek odnośnie tych taksimowej, nie? Good, yeah, I will be setting our report of status. Nie wiem, ktoś nie dodał. Wcześniej były, nie? I to wtedy się łatwo kołuje, łatwiej na pewno.
Ląduje w 154. Having 2 X-ray Lima, sir, what is the problem to fly heading 860. Okay, das habe ich dir nie gegeben. Ich habe immer 360 gesagt. Also bitte jetzt einmal right turn 360. Przydałoby się. On 5-4 established. 1-5-4, winds are 305 around the 25 right to land. Round the runway, 154, thank you. Shutdown checklist when ready. Co? Shutdown checklist when ready. Okej. I'm ready for the checklist. Shutdown checklist. Shutdown checklist. Taxi lights. Off. Emergency brake. On. Standby hydraulic pressure na PTU. Off. Power levers. Disk. Condition levers. Start and feather. Passenger signs. Off. Nose free steering. Off. Shader. 154, welcome to Schoenfeld. Vacate right. Taxi to standby. Any position of your choice. Thanks for flying with your bag. Anti-skid. Now it's off. Off. APU GPU. Shamrock 321, descend altitude 4000 feet, QNH 1029. Roger 4000 feet, QNH 1029. Shamrock 321. Condition levers. Fuel. Lights. Landing lights off, taxi lights off, wing inspection off, anti-collision normal, zostawiamy position lights i logo lights. Batteries. Delta Tango Hotel, after rollout, vacate left, batteries. Plus 26 left, contact ground, 12175. Frequency 121.7, 1215. Everything 69, and thank you for your control. Good night. Dobrze, to ja się rozłączam z Watsimo. Również rozłączony. No. No i tym pięknym obrazkiem wyszedłem sobie na zewnątrz, stoi obok naszego Dasha. Sceneria nie powala, ale samolot wygląda ślicznie. No, dzisiaj nam wyszło. Dzisiaj było o wiele lepiej, myślę. I tak będzie z każdym lotem. Tylko no żałuję, kurde, że latamy te darmowe scenerie, no ale wiadomo jak to jest. Portfel nie jest nigdy wystarczająco pełny.
Może coś polecimy po Polsce, żeby te scenery mieć, albo po jakichś innych niemieckich się coś znajdzie może fajnego. Tak to trochę bida, nie? Te lotniska. No, jakbyśmy znaleźli sobie jakieś takie stałe porty i latali dosyć regularnie, to można kupić jakąś scenerię. To zobaczymy po prostu, gdzie nam się najlepiej lata też. Na razie. Tak, tak. No, to dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki.